Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, gramy dzisiaj turniej arenowy przyjaźni polsko-węgierskiej. Arenowy, czyli turniej będzie trwał 90 minut. Po skończonej partii będzie nam dobierało kolejnego przeciwnika, więc nie jest to system szwajcarski. Będzie to gra dosyć szybka. 2 minuty plus 1 sekunda. Mówiłem to już chyba. Więc będzie, myślę, że dosyć fajnie. W tym turnieju może zagrać każdy. Wpisowego nie ma żadnego. Tutaj tylko jeszcze, moi drodzy, sprawdzam, czy wszystko technicznie działa. Mamy, przepraszam najmocniej, 7 minut do rozpoczęcia turnieju, więc jeszcze chwila. Jeszcze chwilę czekamy. Coś mi tutaj chyba nie działa, ale już chwilkę poczekamy, może zaraz załapię, także wybaczcie. Jak będzie to retransmisja, można sobie oczywiście pasek przesunąć do pierwszej rundy, żebym was nie zanudził tym gadaniem. Tylko tu sprawdzę, czy to wszystko mi trybi. Zerkam, zerkam. Jeżeli ktoś jest na czacie, bardzo proszę o jakiś znak, czy to wszystko działa, czy jeszcze nie działa. Mamy już, słuchajcie, ponad 227, mamy 227 zawodników, 230 nam wybiło właśnie. Tak, ciekawy turniej będzie, słuchajcie. Chyba działa, witam cię Piotruś, kolejny prostej, no niby Piotruś, tak jest. Jak zwykle reklama, Euro AGD, OK, RTV. Cześć, tury na tory, witam cię, powodzenia również, bo wiem, że pewnie gracie. Wszyscy mają prawo grać, znaczy wszyscy mogą grać przede wszystkim, to jest fajne. Ostatnio mam jakieś problemy z Twitchem, muszę 2 razy się łączyć, żeby ta transmisja zatrybiła. Ale chyba teraz już jest ok, miejmy nadzieję. Widzę, że tutaj na Twitchu jeszcze obrazu nie ma, ale mówicie, że jest w porządku, więc może ja czegoś nie mam, albo jeszcze jakieś opóźnienie w obrazie jest. Dobra, ale chyba to wszystko już teraz działa. No dobrze, słuchajcie, mamy 5,5 minuty do rozpoczęcia turnieju. I za chwilę będziemy startować. Witam cię, Skubol. Dobra. 5 minut. Kto z was gra? Ręka do góry. Albo dajcie znać, kto z was w tym turnieju będzie grał. Jeszcze kilka kwestii. Zaproszenia do znajomych, bardzo proszę. Cześć, MMM600. Podnosisz rękę, bardzo dobrze, powodzenia również. No 2 plus 1, ach, nie lubię tego tempa za bardzo. Znaczy, tempo jest spoko, ale ja wolę trochę dłuższe jednak. 5 plus 0 byłoby ciekawe. Okej, tutaj jakiegoś linka już wysyłam, bo ktoś chce transmisję, bardzo proszę. Już wysyłam. Okej. Chyba działa, mam nadzieję, że działa. Cześć oczko, witam cię. Już nawet nie sprawdzałem u siebie na obrazie, jak to wygląda. No tak, Piotruś, tak, 2 plus 1. Cześć, Gorint. No tempo jest tak, ja wiem, że ty lubisz trochę pomyśleć. Ja bym wolał trochę też dłuższe, no ale trzeba się dostosować, nie ma wyjścia. Trzeba będzie po prostu szybko mychą operować. Dzień dobry, Kameloko. Witam cię, Stefczyku, powodzenia. Bawmy się dobrze. Jest to naprawdę bardzo fajny turniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Miałem okazję w nim zagrać na żywo w Katowicach. Bardzo, bardzo dobra organizacja, dużo silnych zawodników, świetna oprawa, bardzo dobre nagrody. No jak tylko będzie okazja gry na żywo w Katowicach w tym turnieju, to bardzo chętnie się wybiorę. O ile czas na to pozwoli, wiadomo, ale tu mamy okazję sobie zagrać. Walczymy tutaj przede wszystkim jakieś wpisowe, chyba na turniej na żywo zawsze coś, zawsze fajnie. No, oczywiście jakieś dobre miejsce, bo zawsze się przyda. 267 zawodników. Myślę, że on dobije do 300. Jest na to szansa. Witam cię, Pulchny. Witam cię serdecznie. Witam, witam. No, dziś maszyn myślę, że nie będzie.
Za pierwsze miejsce, znaczy tutaj w komunikacie trzeba przeczytać na Facebooku, na Kocham Szachy na przykład było. Ja też udostępniłem u siebie na grupie na Facebooku. Tam na pewno jakieś wpisowe można wygrać, ale za które miejsce to nie wiem. Nie wiem, czy jest jakieś losowanie, czy nie. Szczerze mówiąc, nie wnikałem w to mocno. Wiem, że jakieś zakwaterowanie się też walczy. Zobaczymy, słuchajcie, no nie myślę o nagrodach, grajmy po prostu w szachy, bawmy się, a co wyjdzie na końcu, to może będzie miła niespodzianka, może nie będzie niespodzianki, zobaczymy. Także bawmy się po prostu, bawmy się. Okej. No tydzień w szachy, tak. Ja też lubię sobie długie partie pograć. Ostatnio mi się nawróciło to długie granie. No ale nie ma wyjścia, teraz trzeba po prostu walczyć w necie. Obcinamy czas. Nie no, to chyba nie obcinamy. No jakbyśmy obcięli, to nie byłoby dodawanego. No to trzeba być super Nakamurą, żeby obcinać jeszcze tutaj na 2 plus 1. No może być to niespodzianka MM. Które miejsce zajmiesz, to będzie niespodzianka. Nawet słuchajcie, nie znam niektórych tu zawodników, ale jest tu dobrych kilku polskich graczy na dole. Te rankingi też nie są miarodajne, ponieważ to jest ranking pobierany z Bulleta prawdopodobnie, a nie z Blitza. Witam cię, Dejuzu D, przepraszam, Dejuzu D. Minuta do rozpoczęcia, moi drodzy, i za chwilę rozpoczynamy. Tutaj jeszcze przyjmuję zaproszenia do znajomych. Witam serdecznie. No, Szachuś ma bardzo wysoki numer startowy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Bulleta gram. Skąd ja mam taki duży ranking? 2585, masakra. Zbyt duży. No ale turniej arenowy jest to turniej, w którym nie ma czekania. O, mamy, słuchajcie, prawie 300 zawodników. 30 sekund do rozpoczęcia turnieju i 300 zawodników może pyknie. Jest 299. Ale chyba w trakcie turnieju można jeszcze się dopisywać. 304 zawodników, więc pykło. Dobra, powodzenia życzę wszystkim. Słuchajcie, zaczynamy za 10 sekund. No, będzie się działo, moi drodzy. 90 minut dobrej zabawy. Okej, no i gram tutaj z jakimś Węgrem. Jedziemy, nie zdążę pewnie dużo mówić. Tutaj 2 plus 1 to trzeba się sprężać. A, G3, nie chciałem grać G3. No, ale już poszło, niestety. Jak Szachuś grać te warianty? Taki ruch widziałem u Aroniana kiedyś. Ciekawe, czy przeciwnik wybije. Może tak postraszymy? Już mi się teoria skończyła i dobrze. Teoria musi się kończyć. Zagrajmy tak. A skoczek tutaj zagram. No dobra. A, jeszcze lepiej. Może jakoś wieżą. Goniec tutaj mi nieźle przywalił. W trąbkę. Tak, zagrajmy. Wisi pionek. Dobra, tutaj. No nieźle, nieźle się tutaj dzieje. Słuchajcie. Może tak. Za dużo nie widzę. Szachuś, za dużo tutaj nie widzisz. No ale wybić tutaj trzeba. Jak to stoi w pionkach? Na razie mam pionka mniej, ale dalej atakuję. Dobra, tu jest bicie chyba. Chyba cztery. Aj, bicie tutaj z szachem. O rety, ale podstawiłem. No słuchajcie. Dobra, trzeba się poddać, no niestety. Na szczęście to jest turniej arenowy, więc od razu gramy dalej. Ale podstawiłem z szachem, no dobra. To taktyka, taktyka tu się przede wszystkim liczy. Szukamy nowego meczu. Dobrze, to jest turniej arenowy, bo inaczej to by bardziej bolało. A tutaj kilka porażek jest nieuniknionych. Kilka albo nawet i kilkanaście. Dobra, mamy następnego zawodnika, Wilczek. Tutaj nie ma zmiłuj się, słuchajcie. Trzeba znać debiuty, trzeba je grać dosyć szybko. A, i tutaj poszło dobra, przynajmniej będzie ostro. Nie będzie. Tak. O, i podstawka, no masz. Dobra, H4, przeciwnik nie zbił. Zagrał za szybko również. Ale się dzieje. No teraz zbił? Aha, tutaj jeszcze wskakuje. No dobra.
Lecimy, próbujemy dać mata. No i co? Dam tego mata? Wydaje mi się, że tak. No i chyba jest mat na h8. Tutaj partie mogą trwać bardzo szybko, słuchajcie, jak widzicie. Kilka ruchów. No już dwie partie za mną, a dopiero 2,5 minuty turniej trwa. Rafał Kowalczyk, witam cię, Rafale. Skoczek F6, sorry, zagapiłem się, już tutaj jedziemy. Przeciwnik się zamyślił, nie wiem, może też odbiera jakieś wiadomości. Okej, okay, E6. Dobra, jedziemy. Tu Hetman C2 sobie grywam. Ok, jedziemy tak. To wybijemy to po prostu. Robimy roszadę. Też z deklarowanymi posunięciami nie ma co się za bardzo śpieszyć, bo to różnie z nimi bywa. Ok, zawsze taka wieża D1 się przyda. Goniec F4. Tutaj A3 by się zaraz jakieś przydało. Tutaj jest pełna kontrola, skoczek B4. Dobra, tak, zagrajmy. Okej. Może tak, tutaj żeby się na D6 przymierzyć, ewentualnie na C7, może gońcem, może skoczkiem. Aha, takie posunięcie jest możliwe jeszcze, dobra. No tak, to w takim razie może. Szachuś, co masz tutaj zagrać? Powiem szczerze, nie wiem, ale może zagramy tak. Wyczekamy tutaj bicia. No faktycznie jest taki ruch. Jakby miał skoczka na C3, to nie zagrałby. Cześć, Aku, jak się wymawia twoje nazwisko? Twojego nika. Witam cię, dobra, zagrajmy tak. Tak, czułem, tak wybijemy. Goniec wybił, no właśnie. Wybił goniec, dobrze to wygląda. Tak, zagrajmy, przytrzymamy skoczka. No już wygląda to dziwnie troszeczkę. A, i tu jest podstawka, niestety szachuś. Szachuś, niestety. No pozostaje mi coś takiego. Nie za wiele to jest dobrego. Wygląda to bardzo źle. Jakoś 2 plus 1 trzeba może grać trochę wolniej. Może trochę wolniej trzeba grać. Ciężko powiedzieć. Latam bez figury. Bez figury i bez perspektyw, słuchajcie. Większych. No wybijemy to na D4. Bez figury i bez perspektyw. A, można było na C5 też zbić. To było też ciekawe. No i co? Dobra. No, wymiana figur nie jest dla mnie dobra, oczywiście. No, ale próbujemy coś grać. Druga wieża wchodzi. Tutaj chyba bije. Dobra, żeby jakaś wymiana hetmanów na D5 by nastąpiła. Aha. No, oczywiście czas jest tutaj dużym elementem gry, ale będzie ciężko. Będzie ciężko, moi drodzy. Niestety podstawki się tutaj nie opłacają. Konie 4 jakieś, no tak, tutaj nie ma co grać. Dobra, tu się trzeba poddać, trzeba grać dalej. Niestety, druga porażka. Debiut ważny, no łoją mnie, ranking leci na łeb, na szyję. Dwa plus 1 to jest takie tempo, słuchajcie, nie wiadomo jak reagować na to tempo. Aku, okej, okay. Dzięki. No G6, nad czym tutaj przeciwnik myśli w drugim ruchu?
348 zawodników jest z kim pograć, moi drodzy. Okej, może tak. Trochę na aferę. Tu się skoczkiem władujemy. No wybijemy. Trzeba grać jakoś w ten sposób. Wybicie, aha, tutaj wymiana gońców, myślę, że będzie ok. B5 tutaj jakoś spróbujemy zagrać. Dobra, hetman B6. Na pionka będziemy się czaić. Tutaj poszło. Dobra, wracam grzecznie, będę tego piona kontrolował. Tak, zagrajmy. No F5, żeby wieżą na E4 stanąć. Nie będzie to łatwe, ale skoczek na E4 już ma opcję. Tu skoczek B6 tutaj? Ciekawe, to tak zagrajmy. Skoczek B6 oczywiście może ruszyć, tak, ale... Więc ten skoczek mi tutaj chyba nie zaszkodzi. Dobra. Tak, zagrajmy i wieżę tu wybijemy. Można było chyba od razu wybić wieżę na E6, no ale to jest ten czas. Jak się ma mało czasu, słuchajcie, to jakieś praktyczne posunięcia trzeba wykonywać. Tu jeszcze goniec D4 jest fajny z szachem. Można było też tak spróbować. Deklarowany ruch robimy. Damy szacha. Dobra, tutaj wzmocnimy. A, skoczka puściłem, ale idę tutaj po prostu na H4, żeby dać mata, zwyczajnie. Tutaj sobie damy szacha wieży. Mogę pionka też zbić. Ale tak zagrajmy. No i przeciwnika tu już chyba mamy. Lekko mamy go tutaj, coś czuję. Może tak nietypowo. Nie zbiję jeszcze tego pionka, poczekam. Tak, tak, dzisiaj się na pewno udało zdążyć przed końcem, to teraz pionka zbiję. Ok, no to B5. Aha, wieża bije E4 było. No tu przeciwnik gra na sekundach. No to bijemy. Dobra, jest zwycięstwo. Lecimy dalej. Ważne zwycięstwo. Nawet nie wiem, którą mam pozycję. Tutaj chyba coś jest. 30 na iluś tam. Marek Chomczyk. No tak, to są dobrzy zawodnicy z rankingami słabszymi, moi drodzy. Ale to jest czeską. Ok, D5 zagrajmy. Zagrajmy sobie tak. Aha, skoczek C6. Może tak? Po prostu? Poszedł szach. No szach mógł pójść. A, tutaj je podstawiłem. No dobra, ale... Tu jest równo w materiale, tylko że nie mam jeszcze roszady i to jest ten problem. No właśnie, to jest ten problem, panie szachusiu. Mhm.
Może skoczek B3 trzeba grać. Wymiana hetmanów, dobra, pójdę na to. Gramy tak. Wymiana hetmanów jest dobra dla mnie. Tu jeszcze mogę się wstrzymać, zagramy F6. Tutaj sprytnie, trzeba przyznać. No muszę wybić. Tak, zagramy. Na szczęście mam gońca, który będzie pilnował pionka na A3. Tak, zagramy tutaj. Żeby druga wieża też miała opcję gry. Przede wszystkim. Tak, tak muszę. Może mi dawać szacha na D7 z powrotem. Tak to się może skończyć. Jednak nie. Od góry? Tu jest jakiś mat, bo nie widzę. A, i bicie tu z szachem. Dobra, no. Zapomniałem o tym. Kurczę, tutaj skoczek F6 wchodził. Jedno tempo zabrakło. Czy ja ucieknę królem? Ucieknę, teraz będę miał tutaj furtkę. Teraz mam tutaj furtkę, panie kolego. Na H5. Tutaj, no to hetmana dorabiam, prawda? To jest jakiś mat. Nie ma żadnego mata chyba. Ja tutaj mata żadnego nie widzę. Ok, jest sporo czasu, partia jest wygrana tutaj na pewno. Do mata walka, do mata walka, moi drodzy. Miejsce 21 aktualnie. No dzieje się tam, dzieje się. To arena, więc tutaj jest sporo gry. C3, no tak grają. Tak grają i się nie boją. Żebym ja tu teorię pamiętał. Chyba tak, trzeba grać. Ja wymienię sobie te hetmany. Lubię grać bez hetmanów. Zrobię szybko roszadę. Ok, zagrajmy tak na gońca. Może tak? Goniec na C1 będzie musiał raczej wrócić. Ale tak? Nie wiem, czy to coś daje. Mamy taki ruch na szczęście. Okej. Okay.
tutaj? No można, można. Tak, zagrajmy. Tu się wszystko broni. Ale figury, wszystkie lekkie figury stoją po prawej stronie. Ciekawe to jest. Wybił. Jakiś lufcik by się przydał chyba, nie? Tutaj poszło wybicie, dobra. Okej, zgoda. No tak może grać, no ma prawo. Nie, źle zagrałem, nie tutaj powinienem wieżą na A8 ruszyć. Zbijmy to szybko, zagrajmy tak. Pionek mniej, ale jest goniec. Pytanie, czy to wystarczy? Też troszkę bliżej królem podejdę. Aha, on jeszcze ma skoczek D6, takie posunięcie. Tak, zagrajmy. Skoczka tu przerzucić. Na pionka. Tak. A, jest D7. Nie zagrał D7. A D7 było dobre. Muszę tak. Coś podstawiłem. Aha, wieżówka. Wieżówka jest gorsza, niestety. Wieżówka nie jest z tych przyjemnych. Coś rozłączyło, słuchajcie. Dzięki za followa. Coś rozłączyło. Znaczy to jest moja wina, czy to jest... O, już działa. No znowu coś rozłączyło, słuchajcie. Gdzieś leci czas, tylko nie wiadomo gdzie. Panie Czeskomie, no to już nie jest pierwszy raz, kiedy coś serwery... Coś z serwery tutaj. No właśnie, a mi czas ucieka. No właśnie, proszę Państwa. No to jest na pewno przegrana pozycja. O, dzięki za followa, dzięki. Szacha można dać, trzeba zasuwać pionkiem. Jakie wyjście? Może jakiś remis? Aha, wieżę odbija. Dobra, okej. Okay. Ale może spróbujemy jeszcze tymi pionkami pomaszerować. O! Czyżby się udało? Trzeba uciec. O, może się udać, słuchajcie. A jednak pionki pomaszerowały. Już chciałem się poddawać. Tak? Nie wiem jak to grać teraz. A, teraz to biorę wieżę. Okej, no to trochę szczęścia teraz było w tej partii. No ale na tym polega to tempo.
Lecimy dalej. Ciekawe, ciekawe. Tak, wzmocnijmy. Może trochę bez sensu to gram. Królem sobie zejdziemy. Jak to grać? Próbujemy atakować, no, jakieś wyjście. Moi drodzy. Goniec G1. Tutaj coś będę próbować. H3 zagrajmy. Tu na F7 coś będziemy atakować. Dobra, tutaj się chyba trzyma. Tak. Szybko mój przeciwnik gra. To jest dobra pozycja. Trzeba dobrze taktycznie ogarniać, żeby szybko wygrywać. Tutaj ruszył. Ruszył i się nie bał. Może tak? Dobra, zdążyłem wieżę zdwoić. Tutaj wybicie nastąpi oczywiście. Nadal jest atak, są problemy. Miejmy nadzieję, że te problemy tutaj będą narastać dla czarnych. Tutaj nastąpiło. Dobra, trzeba bić. Na F7 bierzemy. Tutaj. Ja to biorę. Okej. Atakujemy dalej. No tak, i tu się wbijamy, nie? To tak wzmocnimy atak. Jakieś E6 już grozi. Dobra, jest zwycięstwo, lecimy dalej. Moi drodzy, idzie dobrze, ale ktoś ma dużo punktów, 31, w ogóle ja nie wiem ile mam punktów, 15. No grają zawodowcy, grają, słuchajcie. Hetman Anonim. Tak, tak, tutaj w tym tempie nie ma co się poddawać, trzeba grać do końca. Zawsze jest jakaś szansa, tu oczywiście debiuty troszkę będą inne. Ok, mamy system Botwinnika. Ciekawy jestem. B5 oczywiście. Przeciwnik powinien zagrać. Tak. Tutaj mam taki system, że sobie bije skoczkę na F6. Jestem ciekawy, jak przeciwnik zareaguje. Zareagował dobrze. No ja zrobię roszadę, oddam tego skoczka. To może F4 w takim razie. Jak jest zrobiona roszada, to zagramy sobie F4. Ta roszada myślę, że jest dla mnie dobra, bo mogę teraz tam atakować. Tak sobie zagrajmy szybciutko. Tutaj tak. No dobra, tu zagramy. Hetman E1 mi się szykuje, żeby tutaj atakować. Pionka oczywiście, to można oddać, linia się otwiera kolejna. Ale się dzieje, dzieje się trochę. Dobra, tak. Tutaj zagrał, no to bijemy pionka. To zawsze jak wybije mi na E5, to ja pionkiem z F
odbijam i jest tutaj ok. Myślę, że czarny ma spore kłopoty. No tak, to bicie, to będzie bicie wieżą. To oddaje mi chyba przeciwnik figurę, co? Zgadza się. Lecimy dalej. Moi drodzy, tutaj widzę, że niektórzy mają rankingi, w ogóle nie mają rankingów. No dobra. Trzeba tak grać. Może tak zagrajmy. Ok. Tutaj zagrajmy D4 od razu. Bicie w przelocie. Bicie w przelocie, czy nie bicie w przelocie? Może nie. Może nie, może tak. No to jest taki system królewsko-indyjski, ale odwróconym kolorem. Też wygląda ciekawie. Skoczek H6 wygląda też trochę jakby dziwnie, ale myślę, że sensownie w miarę. Tak się wbijemy. Ok, tu się wbijamy oczywiście. Tego gońca już nie ma. I nie będzie. Ok. Może tak spróbujemy tutaj. Goniec wyjść musi, będziemy pilnować na C4, po prostu zbije. Ok, no można tak, dobra, zagram tak. Trzeba wprowadzać figury, Krzysztof. No wybił, dobra, gramy H6. Okay, tutaj wieża E8. Co to za pozycja jest w ogóle? Tego nie może wziąć, bo wezmę tego. Czy na pewno mogę wziąć na B2? Teraz już nie. Dobra, biorę, tak, gram. Trochę się zaostrzy pozycja. Trochę się zaostrzy. Zdecydowanie się zaostrzy, muszę jakoś skoczkiem wtargnąć. Gońcem może oczywiście zbić. Tak, tu zablokować ruch pionkiem. O, jak zbije na E3, to zawsze, no dobra, tutaj poszło. Zgoda. No chyba tak trzeba zagrać. A tu się władował, ok. No ciekawe, 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 ciekawe. Ten pionek będzie strasznie, strasznie uwierał niestety. Może tak? Tu grozi na G3, a nie, bo król musi zejść z linii. Dobra. Słuchajcie, ja wezmę tego pionka, on strasznie upierdliwy był. Strasznie męczył. No właśnie, ale jest takie posunięcie ze strony mojego przeciwnika. Muszę tym gońcem wycofkę zrobić. Będzie F6, goniec F8, żebym tutaj nie dostał w trąbę. Ale może być już gorąco. Jest gorąco przede wszystkim. Nie widzę, jak bronić, tak? No, wymienił. O, rzecz jasna. Aha, czekajcie, ja mam chyba strzał na G3, ale nie za bardzo. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Może tak? A, zasłoniłem sobie jeszcze. Zasłoniłem sobie jeszcze hetmana. A, jeszcze jest tutaj goniec przecież z szachem.
Nieprzyjemnym. No dzieje się strasznie źle, jeszcze mało sekund. Grożą maty. I to nieuniknione. Dobra, trzeba się uczciwie poddać. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Minus 21 punktów. Takie tempo, takie tempo. Trochę się pośpieszyłem chyba w debiucie. Trzeba troszkę wolniej debiut zagrać, jakąś taką strategię przyjąć. Lecimy dalej. Dobra, niech będzie tak. Czym to wybić? Nie, no gońcem, gońcem, gońcem. Nie ma się nad czym długo zastanawiać. C4 jest możliwe. Bardzo nieprzyjemne. Tak, zagramy. No słuchajcie, czas szybko leci. Czas szybko leci. B6, B6, nie bał się B6. Nie wiem, jakiś taki ruch. A, jeszcze można było skoczek D2 zagrać. Skoczek D2 można było zagrać. Słabo, słabo, słabo coś dzisiaj. Słabo coś dzisiaj. Trzeba się wziąć w garść. B3. Pozycja jest całkiem dobra chyba teraz. Strategicznie lepsza. Tutaj wieża stanie za chwilkę. A4. Dokładnie. Druga wieża w gotowości. Tutaj sobie skoczek kicnie. Hetman C3, bo skoczek E5. Powinno być w porządku. Kupcio śrubeczka. Fajny nick. Szach. Tak, jeśli skoczek B6, to tu mam bicie. Skoczek C4, biję tam do końca. Jestem z pionem więcej, ale czy to wystarczy? To wystarczy do zwycięstwa. Tutaj trzeba uzbroić króla. Ok. Łapiemy jakieś pola. No jasne, trzeba jakoś tak spróbować. O tak, zagrajmy teraz. No, hetmanówka, można się bawić. A to teraz tak. Pionka wolnego sobie wyrobimy na B4. To będzie jakiś atut tej całej układanki. Jeszcze F4 grozi z wymianą hetmanów. No gramy tak. To już teraz będę grał inaczej. Jakiś taki jeden ruch. Kontrolny. Podstawił hetmana. Dobra. Cześć, cześć, maksymalna moc. Dobrze minął dzień. Dziękuję ci serdecznie. Dołączaj do arenki. Bardzo fajny turniej. Dawid. Kim jest Dawid? Nie wiem. Kim jest Dawid? To tego nie mam pojęcia. No ale Dawid pewnie gra dobrze. C4, taki ruch widziałem. Dobra. Niektórzy się specjalizują w takich szachach błyskawicznych. Okej.
Jakieś tam B4, wiadomo, może nastąpić. Tak zrobimy. Bicie gońcem i skoczek D4 chyba. Spróbujemy zagrać. Rzecz jasna. Mimo wszystko skoczek D4. Tak, tutaj tego gońca sobie wymienimy fajnie. Mam nadzieję, że dobrze to oceniłem. Wydaje mi się, że dobrze. Skoczek D7 i F4 jakiś. F5. Coś w tym stylu. Skoczek pilnuje przede wszystkim pola na C5. Tak trzeba chyba zagrać B6. Ciekawe, czy mój przeciwnik tutaj myśli, że ja zagram F5. Może on powinien zagrać F4. F4 chyba wygląda dobrze. Zagrał tutaj jednak. No muszę, goniec bije, tak, ja to widzę. Tak, i będzie B5 zagrane. No będzie B5 zagrane, bo B5 musi być zagrane. No, wejdźmy sobie tu hetmanem. Skoczek na B6. O, mi się klikło. Muszę uważać na te miskliki. Będę pilnować pionka, chociaż nie wiem po co ten ruch. Gramy jeden ruch taki na lufcik. Na powrót możemy zrobić. Gdzie tego skoczka? O, tutaj mi daje jakieś możliwości. Przeciwnik. Ok, zagrajmy tak. Wymiana hetmanów jest proponowana, na co chyba się nie mogę zgodzić, bo będzie źle. Muszę coś tam spróbować grać, słuchajcie. Nie wygląda to dobrze. Niestety przedarł się tymi pionkami i to jest niestety trudne teraz do gry. Jakaś szansa. No pionki strasznie idą do góry. Strasznie idą pionki. Wygląda mało czasu, ale co z tego? Może tak na chwilę jeszcze zagram. Ok, F4. No muszę jakieś F4, nie mam wyjścia. Poszedł tu. No właśnie. O, ciekawie się zrobiło. No wybić tu muszę tego pionka, bo inaczej będzie w ogóle klęska. Też mam mało czasu. A się jakbym trochę uratował.
Oj, wymienił, wymienił. Tak. Chyba remis. O ile mnie jeszcze jakoś tu nie załatwi. Chyba remis, chyba remis. Okej, ten remis nie jest zły. Dobry zawodnik. Bamboszko, witam cię, Bamboszko. Zawsze gra te same schematy, co jest dziwne. Źle grasz to, Bartek, bardzo źle. F3 zagrajmy. G5 oczywiście, a tutaj idzie na mnie. Tutaj idzie na mnie i się nie boi. Wracamy. Z białopolowego gońca tutaj krzywdy za wielkim nie powinien zrobić. Nie powinien, a jak będzie, nie wiadomo. Zagrajmy tak. H3 trzeba zagrać teraz. Ok, tak zagrajmy. Bardzo tam się też nie mogę przedrzeć. No właśnie, to jest ten ból. No właśnie. Idzie na mnie. Idzie na mnie. Okej, niech będzie taki ruch. Mam nadzieję, że się tu nie właduje pod lokomotywę za chwilę. Spróbujemy tak. No właśnie, panie Bamboszko, masz mnie chyba. A może jeszcze nie? A może już tak? Może jeszcze nie. Tutaj, 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 tutaj. No. Zagrałem trochę miękko. Niby się wybroniłem, jak to wygląda w figurach. Jakość mniej u niego, ale dwa pionki groźne. Otóż to. Tak? Jakoś tak trzeba zagrać chyba, nie? Tutaj. Słusznie. Słusznie, panie kolego. No i wyszło, że jest tragedia. Wyszło, że jest tragedia. Bambocho trochę gra tablice. Te bulety, bym powiedział. Cóż ja, biedny żuczek, mogę począć w tak złej pozycji? Nie za wiele. Dobra, trzeba się poddać.
Trzeba się poddać i jedziemy dalej. No niestety tryb arenowy nie służy tutaj chyba dobrym zawodnikom. Tutaj trochę mówię o sobie, ale przede wszystkim tutaj wygrywają ludzie, którzy czeszą te bulety. No taka jest prawda. Poland Hussars. No to nie miałem okazji jeszcze grać. Tutaj jest Poland Hussars. Także jedziemy. A, zawsze te tutaj schematy. Bardzo proszę. Okej, tak, sobie zagrajmy. I lecimy, moi drodzy, z tematem. A to tak skoczek niech sobie tutaj sprytnie siądzie. Okej, mogę sobie wrócić. Dużo czasu na wszystko. Tutaj nastąpiło zagranie. Okej. Tutaj nastąpiło zagranie. Dobra. Może tak. Tak, zagrajmy Okej, ciekawa pozycja, ciekawa, ciekawa, ciekawa. Mega. Może tak. Chociaż nigdy tutaj nie wiadomo, jak grać teraz. Te skoczki może moje nie są zbyt dobre. Czasu straciłem sporo. A no właśnie. Jeszcze tak spróbujemy. Próbujemy, próbujemy, słuchajcie. Jak to w pionach jest? Mam pionka więcej. Tylko pytanie, czy to coś zmienia. Wracamy tym skoczkiem. No tam coś chce mi ten hetman ewidentnie uczynić nieprzyjemnego. A, to może tak. Aha, tu nie mogę stracić połączenia. Połączenia nie mogę stracić. No właśnie. Więc to nie jest chyba zbyt komfortowa pozycja. Tak musimy zagrać chyba. Wybił tutaj grozi mat. A, w ogóle ja mam mało czasu, strasznie długo się zastanawiam. No nie, niestety ciężko się gra. A, tutaj mat grozi. O, wow. O, wow, iła. No muszę zbić. Okej. Jeszcze walczę, tylko co to za walka? Do góry? Okej, no to królem podejdę, nie? Dobra, biję. Co to za końcówka jest, moi drodzy? Niezbyt przyjemna. Po co ja gram tam pionkiem?
Zasuwam. Ile sił w nogach? A, tu z szachem wchodzi. No tak. Niestety tu wchodzi z szachem. Bez znaczenia. Jeszcze będzie okazja na rewanż. No nie jest to moje tempo jednak, słuchajcie. Nie jest to moje tempo. Daleka pozycja. Tu trzeba wygrywać, żeby mieć dobre miejsce. Po prostu tu trzeba wygrywać. Do końca 36 minut. Ciekawe. Typ arenowy. No ale walczymy, walczymy. No nie ma wyjścia. Szwajcarów ciągle przecież grać nie będziemy. Jeden plus jeden byłoby ciekawe. Chyba tak. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Chyba. W każdym razie ideowe. Wybić trzeba. Serdeczne dzięki za followa, Sepcio. Pozdrawiam. Para gońców na parę skoczków. Pytanie, tak, tutaj będzie F3, wygonienie tego skoczka. Do widzenia, skoczku. Trochę, myślę, że te skoczki skoordynuję. Mam, miejmy nadzieję. Nie wiem, jakąś wieżę trzeba zagrać. No tak, miał prawo tak grać, miał prawo. Może spróbujemy zagrać trochę sprytnie na mata. Tam na mata, na G7. Wiadomo, że to nie będzie takie łatwe. Ale tutaj grozi? Nie, jeszcze nie grozi. Jakieś tutaj otwarcie. A, i podstawka. No dobra. O, jeszcze hetmana podstawiłem. Nie wziął. O, rety, 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 rety. Szachuś. Sam wpadłem w sidło w takim razie. Co ja w ogóle gram, słuchajcie? Nic nie widzę kompletnie. Robi ze mną, co chce, ten człowiek. Mogłem zbić chyba tutaj na F5. Teraz chyba mogę. Chyba mogę, nie wiem. Się okaże. Gdzieś tam taktycznie jeszcze może się uda przeciwnika ograć. Nie uda się. A tak. Bije hetmana, bije tu, bije tu. No, dwa... aha, na końcu ma tutaj szacha. Nawet teraz ma szacha. Orety, hetman F2. Ale ja słabo gram. Słuchajcie, mega słabo. Ranking leci na łeb, na szyję. W ogóle kto wygrywa? Zobaczcie, drugie miejsce ma jakiś zawodnik. Dobrze mówię? Z jakimś 1100. Dobra, gramy E4 w takim razie. Ojej, jeszcze muszę się męczyć z C5. To jakieś tutaj wymyślę. Chocki, klocki. Dobra, trochę zamieszamy. A tutaj już mogłem być. No to tak.
Cześć Strzelcu, lepsze FM, znaczy mistrz krajowy jest lepszy. Bardziej zasłużony, że tak powiem, ale to jest w zasadzie to samo. No i... Okej. Takie szybkie zwycięstwa to ja lubię, na odbicie się troszeczkę. Z pierwszym numerem startowym gram, no świetnie, no to w ogóle tego jeszcze nie grali. To bije, nie wiem dlaczego przeciwnik mi oddał pionka, ale jak dają, to podobno trzeba brać. Jak gonią, to wiecie co się robi. Się ucieka. No patrzcie, i już podstawiam. Już podstawiam, oddałem pionka, za którego walczyłem. Nieźle podstawiam, nieźle. Czy to jest cały czas pozycja? Myślę, że w miarę przyjemna. No weźmie mi pionka, może wziąć. Oczywiście. Aha, tutaj jeszcze taki ruch. Weźmie albo nie weźmie. Szybko gra, trzeba przyznać. My też nie gramy najgorzej. Zbił? Aha, tutaj. Jak on szybko gra, słuchajcie. W ogóle nie patrzy, co się dzieje. Zbijemy mu tutaj. Co teraz zrobisz, mój drogi przeciwniku? Kurczę, patrzcie. Po prostu gra jak maszyna. Gra jak maszyna. O, ja cię gwiżdżę. No po prostu maszyna. Nie, no nie mam pytań. Kim jest ten gość? Ale zagrał strasznie dziwnie. O co chodzi w ogóle? Nie mam pytań, słuchajcie. Jakoś grał mega szybko. Nie mogłem nadążyć w ogóle. Żadnej partii chyba. Nie przegrał jakąś partię w ogóle ten gościu? Nie wiem, nieistotne. Jedziemy, jakieś E4. No dobra, to D4. Cóż to grać? Słuchajcie, cóż to grać? Damy szacha. Za pozycja. Lekko symetryczna. Mniej liryczna. Jedzie H5, Alfa 0, dzień dobry. Nie boją się nic ci zawodnicy, po prostu grają jak z nut. A ja, biedny żuczek. Cóż ja, biedny żuczek, mogę? Mogę wymieniać figury. Ale czy to będzie dobry? Tutaj wracam, żeby na A7 kopnąć. No, Tomaszu, tak. Tutaj się dzieje na tych deskach, co nie miara. Hetman C6 w ogóle. Dzieje się na tych deskach, dzieje. Ja nie nadążać. Słuchajcie, nie wiem już co ja gram kompletnie, a jeszcze Hetman C6 jest, o Boże kochany. Po Hetman C6 był koniec partii. Skoczek wisio. Przeciwnik nie ogarnął jeszcze. Nawet nie wiem ile mam punktów, nie mogę spokojnie zerknąć. No, naliczę się, to jest jakieś bardziej przyjemne. O, tak jeszcze mogę tutaj wybić. Tutaj nie mogę się kompletnie połapać, o co tu chodzi. No dobra, wymieniam. Wjeżdża mi tutaj strasznie jeszcze. A, to jest gorsza pozycja, zdecydowanie gorsza. Wrzucę remis, może się zgodzi.
Zgodził się, co mnie też cieszy. Remis nie jest zły. Słuchajcie, czy ktoś tutaj z arcymistrzów, czy lepszych zawodników jest wysoko? Nie wiem. Kosak. Czy to jest Kuba Kosowski? Pewnie tak. Lecimy z H5. Jak gramy 2 plus 1, to gramy. No tak, tak. Oczywiście tak się gra. Wiem, że pozycja jest lekko szalona z mojej strony. Za co mogę beknąć? Ale cóż, ja na to poradzę, jak ja lubię atakować czasem. Trzeba mi wybić tu. A już jakieś teoretyczne problemy stwarzam przeciwnikowi. Czy zbić tutaj? Zbić, zbić. Zbić trzeba. Trzeba bić i się nie pytać o zgodę. Jak bije mi na G4, bije na H1. I może być całkiem sympatycznie. Chociaż strasznie dużo oddam. Na C7 jeszcze wisi. Sobie zaraz to przeliczę. Bije tutaj. No dobra, bije tam. Bije tutaj. Hetman tu. O tak, jeszcze zagram. Ok. No wybić muszę. Zrobię długą. Coś tam będę próbował gryźć. Pytanie, czy ugryzę porządnie. Ok. Nie, no zgoda. A, tu skoczka podstawiam w ogóle. Nie wziął. Taki jeszcze ruch zauważyłem. Może on coś daje? A, hetmanem po prostu bije. Co ja w ogóle gram? Zagram kilka ruchów jeszcze, ale one są już oczywiście zbędne. Ataki się nie udały. Czyli wniosek taki, że słuchajcie, jak ja strasznie dużo przegrywam. Mega dużo, mega dużo. 2501, 85 oczek w tył w tym turnieju. No tak, tak, tutaj ci się nie skacze. Z kim ja muszę znowu tutaj się mierzyć? Nie wiadomo, jak grać C2 plus 1. No, 1 plus 1 byłoby, mówię, ciekawe. Jak już grać bulety, to bulety. 78 teraz jestem. 25 punktów. Nie wiem, kurczę, co tu się dzieje. Wniosek jest jeden, słuchajcie. Chyba już takich turniejów szybkich grać nie będę. No nie będę, to nie ma sensu z mojej strony. Po prostu nie umiem grać już takich szybkich turniejów. 3 plus 1. No to jeszcze jak cię mogę, tak? Jeszcze jak cię mogę. Ale krótsze to już nie jest na, chyba na moją głowę. Ewidentnie to nie jest na moją głowę. Już krótsze turnieje. No dobra. Drugi przeciwniku. Bierz te piony, bierz. Nie patrz na nic. Nie bierze. Wszystkich nie chcę wziąć. Jakieś A6 będzie groziło. A wam jak idzie? Chwalcie się, chwalcie. No i znowu coś mryga. No słuchajcie, zbyt niekomfortowo. Wiem, że trochę narzekam, wybaczcie,
Ale no nie można tak grać. No tutaj coś mryga, tam czas ucieka, tutaj się podstawia. Zróbcie uczciwy turniej. Słuchajcie, zróbmy uczciwy turniej, jakiś taki 10 plus 5, ale taki uczciwy, żeby wszyscy grali uczciwie, żeby nic nie mrygało. Nie no, Czescom, nie popisujesz się Czescomie. Strasznie się nie podpisujesz. Gramy na liczesie. Po prostu Czescom denerwuje. Czy u was też tak mryga? Macie z tym problem? Bo co tu się w ogóle wyrabia? Do jasnej, ciasnej. Tutaj trzeba seriami wygrywać, żeby punkty, dużo punktów zdobywać. No tak, to pamiętam w tej arenie. W tej arenie tak to działa. Masakra tam, no już niech sobie mryga. Zobaczcie, tutaj ktoś ma 86 punktów, kompletnie żadnych szans. No i co? Ta partia nie jest już dostępna na żywo. No świetnie, czyli jaka jest dostępna? Przepraszam najmocniej. Czyli co, przegrałem? No oczywiście, że przegrałem. Świetnie, czyli internet mi zaczął szwankować. No rewelacja po prostu. Też wszystko według mnie tutaj działa. Nie, po prostu. Chociaż tutaj dostaję jakieś w miarę sensowne pozycje do gry. No zbić nie zbije tutaj przeciwnika. Bicie nie jest zbyt dobre dla niego. Zagramy. Ej, H6. No miał być H5. Szachuś, no. Tutaj na C3 może spróbujemy się wbić. Łaha! Spróbować to sobie mogę. Okej, okay. No właśnie, próbować to ja sobie mogę wszystko sobie mogę próbować, jeszcze bicie. No świetnie. W ogóle moim przeciwnikiem jest bardzo dobry zawodnik, Kamil Stachowiak, tak? Także zauważcie, jakie tu jest rąbanie po prostu. Rąbanie naszych super arcymistrzów, mówiąc w cudzysłowie. Problem z netem u mnie, no bardzo jest to możliwe, ale u mnie net cały czas działa, no. No, w każdym razie boli. Tutaj grozi. Groziło. Chyba zbić muszę. Tak, tutaj. Dużo pionów chyba oddałem. Lecimy na atak. Jedyna szansa jakaś sensowna. Zbił. No wybić, wybije. Szachuś, brawo. Seria nul. Dobre. Różnobarwne, no. Jest jakaś szansa na cokolwiek przy różnobarwnych, nawet jak się ma coś mniej. W tym wypadku dwa pionki. F2 coś męczymy, nie? Spróbujemy w każdym razie. Piona wezmę. To jest dobra wersja chyba, nie? No jeszcze walczymy, prawda? Jakieś E4.
Są jakieś opcje. Bo jak są opcje, to trzeba próbować. Aha, no tutaj jest przecież. No tu już opcji nie ma. Myślę, że przeciwnik już się... Tak, no niech będzie ten remis oczywiście. Taki czas, niestety, taki czas. O, Kuba 87, witam cię, Kubusiu, jedziemy E4. Jedziemy. Kuba, widzę, że też tobie dobrze idzie. C5. Mat w 19 na primowach. No, możliwe, możliwe. 16 minut do końca. Tak, moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że stream jest nudny, bo jest szybki. Więcej takich turniejów nie gram. Nie, 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 nie namówicie mnie. Chyba, że za bardzo duże pieniądze. To sobie oczywiście żartuję. Ale nie, nie gram takich turniejów już więcej. Nie moja to bajka. No i co, Jakubie? Pionek izolowany. I gramy. Szachuś, co ty grasz? Powiedz mi, Szachuś, co ty grasz i w co ty grasz? Jesteś na 9 miejscu, Cigorint? To ja jestem na 92. Jak to możliwe, powiedz? Odkąd to kiedy... Odkąd uczeń przerósł mistrza i to tak szybko? Strasznie dziwne. Ja w ogóle słabo gram, słuchajcie. Nie widzę za bardzo dobrych ruchów. Takie bulety to jeszcze ogłupiają. Przede wszystkim. I to nie tylko mnie. To jest głupota totalna. Zobacz nawet Nakamura, ile czasu grał te blice, streamował. A teraz jak mu idzie słabo w mistrzostwach USA. No mówię słabo, bo tam przegrywa po prostu też sporo partii. A wygrać powinien według streamów jego, powinien wygrywać mocno, tak, te mistrzostwa. A nie idzie mu, tak? Także no, jak to strasznie ogłupia. Ta gra w internecie, też tablice, to wszystko to... Słuchajcie, no moim celem jest chociaż tutaj wejść w pierwszą setkę, bo inaczej to będzie ciężko. No, Kubusiu, mamy wszystko porówno, ale wydaje mi się, że coś tutaj cię mam lekko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz jakaś wieża E1, także też widzicie, nie komentuję wam wszystkich partii, ciężko. Spadłem już 100 punktów rankingowych. Jest po prostu dramat. Tutaj. Ciekawe. To jest ciekawe. Kurczę blada. Gramy tak. Tak zagramy. Kuba, czas ci ucieka. Czas ci ucieka, mój drogi przyjacielu. Okej. Okay. Jakiś taki ruch jeden kontrolny. Okej. Okay. Czy ja tu się w ogóle z czegoś wygrzebywuję? Pionka wezmę. Wrócę. Pionek zdobyty i można grać. Strasznie źle to wygląda. Szkuba nabrał inicjatywy.
No świetnie, świetnie, Krzysztof. Świetnie, Krzysztof. Jej, jeszcze skoczek zbił. Nie no. Widzicie moją grę, słuchajcie. Więcej czasu i nadal w topa. No dobra, dogram te jeszcze 11 minut. Spróbuję chociaż wejść w pierwszą setkę. Bo to jest tragedia, słuchajcie. Nawet właśnie nie wiem, skąd ja miałem taki duży ranking. O, witam KT. Witam KT. Powodzenia, good luck. No lecimy z obroną królewsko-indyjską. No tak grają, tak grają. Z tego co wiem, to tak też grają. Witam cię, From. Witam cię serdecznie. Takie ruchy są możliwe. Bijemy. Jak to wyszło? To tak. Tutaj chyba jest strzał, niestety. Tego nie przewidziałem. Chociaż z drugiej strony. Dobra, lecimy grubo z tym tematem. Dzięki za followa, pozdrawiam. Jest tutaj nieciekawie, bo nie mogę się rozwiązać figurami. No tak. Spróbujmy tak się porozwiązywać. A tutaj wisi. Ale się taktycznie słabo gram. Strasznie taktycznie słabo gram. Dokładnie. Coś takie szaleństwa jakieś trzeba tutaj zagrać. Musi mi się jakoś wieża rozwiązać. Ale się nie rozwiązuje. Ta wieża. Ajajajajaj. Szachuś, jak ty słabo grasz. Panie Szachusiu, tak nie można. A tutaj bicie chyba. Bicie, dobra. Bicie tutaj, tutaj. Zaproponuję remis. Nie ma zgody na remis. Słusznie. Bo białe lepsze. Białe mają wygraną pozycję. Bez dwóch zdań. Okej. Okay. Jak to z pionkami wygląda? Mam dwa pionki mniej. Po ciężkich perturbacjach. No tak chyba zagrać należy. Tutaj sztuczki. Sztuczki tu się nie udadzą niestety. Trzeba dużo czasu. Dlaczego ja tak się uśpieszę? Dobra, aktywność króla może mi coś zrekompensuje. A teraz to zahaczę się na gońca. Okej.
kurczę, no wierzę. No zgoda, no ale nie mogę wymieniać. A tu przeciwniczka mnie kosi. Tu może się coś uda wyrwać. No bardzo mi przykro, Katie. No miałeś wygraną. Bardzo mi przykro. Ale czas to też element gry. Niestety. Widać, że lepsi zawodnicy przegrywają w tym turnieju, prawda? Przyznacie to. Tutaj grają dobre. Tu będziemy tak. Uderzmy od razu w ten sposób. OK, zagrajmy H5. Tak, zagrajmy. Pionki nie mają znaczenia. A może i mają. A może i mają, słuchajcie. Wariactwo na kółkach. Wariactwo się szerzy. Tu się szerzy wariactwo, moi drodzy. Oho, ho, ho. Spróbujmy otworzyć tą pozycję tutaj. No tak, ja sobie zdaję sprawę, że... Aha, Jezu, F4 nie widziałem. Strasznie źle, no strasznie źle gram. Dobra, ale jest tutaj na szczęście jeszcze odejście. To tak przy okazji się udało to zrobić. Grozi wieża C8. Grozi na A3. Ja w ogóle gram. Nie znam tego pana. Teofil Zima. No wiecie, powiem w ten sposób. Jestem już zrezygnowany po prostu, dlatego też i mi na pewno nie idzie. No totalnie jestem zrezygnowany. No jakieś szaleńcze ataki. Nie, no to nic nie ma. Tutaj nie ma żadnych ataków. Jest totalnie w trąbę. Biją, nawet się nie boją, nie patrzą. Biją. Biją, koniec i kropka. O, rety. Dokładnie. Dokładnie tak trzeba grać. Jakieś szalone ruchy jeszcze spróbuję zagrać. Aha. No tempo jest straszne, straszne. W ogóle pionki idą na mnie. I tak, jakiś szach jeszcze kontrolny. W ogóle coś to da? Chyba nic to nie da mimo wszystko. O. O, jeszcze jeden szach. Kolejny.
Tak. Któż to wie? No tutaj oddaję oczywiście. Oddaję materiał, ale jest walka. Minuta do końca, to jest praktycznie ostatnia runda. Tutaj? To jeszcze bronię. Zgoda, zgoda. Jeszcze się bronię jako tako. Tutaj? Nie rozumiem. Przeciwnik podstawił, czy co? To mam szczęścia dużo, przeciwnik się trochę pogubił. No dobra, to jeszcze zagramy jedną partię w takim razie. Dziki dzik. Z kim to jest rundka? Nie wiadomo. Minuta, tak? Do końca, ok. Czy w takim razie będzie się liczyła partia? Znaczy nie partia, tylko punkt jakikolwiek tutaj do tego przedsięwzięcia. Jakoś tak próbujemy w takim razie tutaj. No i słuchajcie, broni. Broni pionów i się nie boi. Co jest? A partia porzucona. Dobra, bo koniec turnieju. Ok. No, moi drodzy, jest co? No, po turnieju jest tak. Jak to wygląda? No dobrze, a gdzie są wyniki? Przepraszam. Halo, czy jest tu jakiś sędzia? No, ósme miejsce, gratulacje, no to fantastyczny wynik. Ja chyba 97, więc całkiem nieźle. Nie, to po prostu, no widzicie, arena jest akurat taka specyficzna, że no wygrywasz i może grać tam ze słabszymi, troszkę lepszymi, ale może dużo punktów natrzaskać po prostu, tak? No, Szwajcar byłby oczywiście chyba sprawiedliwszy. Ale ja nie widzę wyników, no, więc nawet nie powiem. No jestem 97, pierwsza setka jest, nie jest źle. No gratulacje ci, Gorin, ekstra. Także nauka nie idzie w las. Moi drodzy, no dziękuję wam za oglądanie. Turniej troszkę dziwny, szybki, za szybki. Nie gram tego więcej. No po prostu nie gram takiego tempa, jest to chyba trochę bez sensu, tak mi się wydaje. Przynajmniej dla mnie bez sensu, dla innych może nie. Dobra, no to dzięki, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.